W dniach od 3 do 5 stycznia zainaugurowana została 13 edycja Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich. Szukamy następców mistrza Lotus Cup 2017 w skokach narciarskich i 7 edycja zawodów kombinacji norweskiej. Pierwszym miejscem zmagań zawodników był kompleks skoczni Szczyrk Skalite oraz trasy biegowe Kwalonki. Z inicjatywy Polskiego Związku Narciarskiego i grupy LOTOS SA od 2004 roku prowadzony jest Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich Szukamy Następców Mistrza Lotos Cup. Jest to największe sportowo-społeczne przedsięwzięcie w historii polskiego narciarstwa. W program zaangażowane są wszystkie liczące się kluby w Polsce z Sekcją Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej. Nieprzerwanie od 2005 roku w ramach programu organizowane są zawody z cyklu Lotos Cup na skoczniach w Zagórzu, Zakopanem, Wiśle i Szczyrku. Celem programu jest promocja i rozwój skoków narciarskich dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie największych talentów młodych skoczków. Już dziś wychowankowie programu godnie reprezentują Polskę na najważniejszych międzynarodowych zawodach, m.in. Między Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczą oraz Klemens Murańka.